Cześć wszystkim, tu Marysia, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj nadaję do Was prosto z mojej kwarantanny, ponieważ mam koronawirusa i tak mi się nudzi, bo ileż można siedzieć samemu w domu, że dzisiaj będę jadła tylko i wyłącznie jedzenie na literę M. Teraz zacznie się wyzwanie, ponieważ musimy zobaczyć, co takiego mam w lodówce, co zaczyna się na literę M. A jeżeli nie mam czegoś, co bym chciała, to mam problem, ponieważ nie wolno mi wyjść z domu. Uwaga, uwaga! Lodówka tur, mozzarella, maliny, pomidornie, mandarynki, musztarda, melon, marchewka, majonez, mleko i mocho. Mocho to jest taki kanaryjski sos do ziemniaków, ale ziemniaki nie są na M, więc nie wiem, może zjem makaron z mocho. To brzmi naprawdę obrzydliwie, mam nadzieję, że jeszcze tutaj coś znajdę. Musli, makaron, masło orzechowe, dobra, przynajmniej jedna rzecz taka normalna i M&M'sy. Okej, szału nie ma, ale nie powinnam umrzeć z głodu. Zacznijmy może od jakiegoś normalnego śniadania. Wydaje mi się, że musli z mlekiem powinno być jadalne. Może z maliną. Dobra, malinę zostawię na później, bo nie mam aż tak dużo rzeczy na literę M i nie chcę powtarzać posiłków. To będzie takie w miarę normalne, ale wydaje mi się, że na lunch trzeba będzie turbo kombinować. I zjadłabym normalnie musli z jogurtem. Z mlekiem to nie, owsiankę z mlekiem. No ale nie mam wyjścia. To mi przypomina płatki z mlekiem, które jadłam w odcinku 24 godziny jako dziecko. Powiem Wam, że to jest lepsze. Naprawdę może zacznę jeść to musli z mlekiem. Jestem zaskoczona, bo płatki z mlekiem to naprawdę nie była moja rzecz. Wydaje mi się, że to musli nawet można kupić w Auchan, bo kiedyś je kupiłam w Auchan, tylko chyba mam opakowanie w koszu, ale wyjmę. No, nawet nie jest jakieś brudne. Trochę w kawałkach sałaty i pomarańczy. Ale wygląda tak, polecam, jest bardzo dobre. A jeżeli ktoś z Was jest właścicielem tej firmy, to bardzo chętnie przyjmę współpracę, uwielbiam Was. W ogóle mój koronawirus nie objawia się w żaden sposób, jak się wydaje, że się koronawirus objawia. Jak widzicie, mam zapach, mam smak, miałam tylko takie mega lekkie symptomy, ale o tym opowiadam w innym filmie, więc kliknijcie sobie tutaj, ale to dobra. 6 and a half hours later. Zrobiła się 16, ja powoli robię się głodna i zrobiłam też ciasto marchewkowe bez przepisu. Ten film pojawił się na moim kanale 2 tygodnie temu, więc możecie kliknąć tutaj, żeby go obejrzeć. Jest naprawdę prześmieszny. Póki co ciasto się studzi i czekam, aż wystygnie, żeby posmarować je tym serem. Jestem mega zaskoczona, że to wyszło, bo serio nie korzystałam z żadnego przepisu, nie miałam nawet foremki na to ciasto. I z uwagi na to, że jest ono marchewkowe, a marchewkowe jest na M, to będę je mogła zjeść w tym filmie. Ale nie mogę przecież jeść ciasta na obiad, więc trzeba wymyślić, co mogę zjeść. Bo mogę zjeść makaron, to jest takie bardzo obiadowe i na M, więc muszę wybrać jakieś kombo z tych rzeczy tutaj. Coś, żeby się nie wyżygać jednak potem. Zastanawiam się, jakby smakował makaron z masłem orzechowym i malinami, albo może z majonezem i z mozzarellą? Dobra, raz się żyje. Proszę mozzarellę i poproszę majonez. Coś czuję, że to może być niejadalne, ale przekonamy się. Zastanawiam się, czy wolno mi posolić wodę, ponieważ sól nie jest na M, ale jest to sól morska. No błagam, sam majonez z mozzarellą to będzie naprawdę niedobre. No trochę soli potrzebuję. Oto makaron z mozzarellą i majonezem. I wydaje się, że to będzie obrzydliwe, ale słuchajcie, w MasterChefie łączą różne naprawdę dziwne składniki i to wychodzi dobre. Więc może to jest nowe, najlepsze danie świata. Dopóki nie spróbuję, to się nie dowiem. Stwierdziłam, że dodam jeszcze maliny. To może być najlepsza lub najgorsza decyzja. Raczej to drugie. Prezentuje się to ślicznie. Najlepszy makaron, jaki w życiu jadłam. Ale da się zjeść. Dobra, spróbujmy z maliną. Takie pełne kombo.
to się chyba powinno jeść łyżką. Zastanawiam się, jak to skomentować. W sensie, nie jest złe. Serio, nie jest złe. Myślałam, że nie dam rady tego zjeść, ale naprawdę jadłam dużo gorsze rzeczy. Okej. Ja to kończę, a na deser ciasto marchewkowe. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Spróbujmy tego ciasta marchewkowego zrobionego bez przepisu. Bez przepisu, ludzie. Bez przepisu. Ej, to jest na serio dobre. Takie na serio, serio idealne. Ten ser na górze to po prostu idealnie komponuje się z tym wszystkim. Ja nie mogę. To jest lepsze niż te, które robiłam z przepisem. Jak? Nie wiem. To jest niesamowite. Ja jestem w tak ciężkim szoku. 6.5 hours later. Witam Państwa serdecznie po długiej przerwie. Dochodzi godzina 22 i pasowałoby zjeść kolację. Tańczyłam przez jakieś 2 godziny, korzystając z tego, że mam trochę miejsca i nic innego do roboty, a trzeba się ruszać na kwarantannie. I teraz jestem głodna. Pytanie, co mogę zjeść? Melon, maliny, mandarynki? To jest chyba najbardziej logiczna opcja. Na kolację będzie sałatka owocowa. Chociaż nie mogę tego nazwać sałatką owocową, bo nie zaczyna się na M. Tak się zastanawiam, co mogę do tego dodać, ale chyba nic. Bo mam tylko Milkę, M&M'sy, masło orzechowe i musli. Więc jak będę turbo głodna, to jeszcze sobie dorzucę trochę musli z mlekiem. Ale może nie będę. Czy w tym okapie da się włączyć światło bez włączania okapu? Da się! Ups. Mam nadzieję, że ten melon będzie dobry. Trochę smakuje jak ogórek. To chyba nie sezon. Lokalna kanaryjska mandarynka. Ale dziwna, tak mega łatwo się obiera. Jest ogromna. Już miałam powiedzieć, że jest dobra, ale w jednym kawałku mam 5 pestek. Przynajmniej maliny są. Są dobre. Niespleśniałe. Tak się prezentuje moja kolacja. Zjem ją sobie w łóżku, oglądając Netflixa, tylko niech mi się internet załaduje. Ale ten melon jest niedobry. To jest jedyny problem z tym mieszkaniem, że internet raz jest, raz go nie ma. Nigdy nie wiadomo kiedy. Więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić... Co? Ktoś znowu ode mnie chce. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Podajcie do sklepu zwariowanie.com i widzimy się następnym razem. Pa, pa!